Cześć, witajcie w nowym filmie, witajcie w kolejnym odcinku, chyba już w trzecim odcinku serii Trzy pomysły na, i to jest seria DIY na moim kanale. I przepraszam Was bardzo, że ostatnio nie pojawił się film w tamtym tygodniu, ale miałam masę pracy, masę recenzji do nagrania i po prostu już no nie miałam czasu, nie zmieściłam się w tym czasie nagrywania, żeby po prostu nagrać ten film DIY. I dzisiaj słuchajcie mgiełki. Mam nadzieję, że mgiełki to będzie tak taki produkt, który będzie dla Was przydatny, bo dużo dziewczyn pisało, czy mogłabym nagrać właśnie mgiełki, czy to do ciała, do włosów. Zrobiłam kilka rodzajów, także mam nadzieję, że dla Was będą przydatne te pomysły. I słuchajcie, już na wstępie chciałam Wam powiedzieć, że to nie będą jakieś odkrywcze, mega odkrywcze pomysły, bo każdy taką mgiełkę może już kiedyś zrobił, więc no nie wymagajcie ode mnie, że stworzę jakieś przepisy, które po prostu będą takie, wiecie, które ja pierwszy raz w ogóle pokazałam. Będą to mgiełki bardzo proste, które każdy może zrobić w domu, bo właśnie o to mi w tej serii chodzi, żebyście z tych produktów, które macie właśnie w domu czy w kosmetyczce, zrobiły sobie coś fajnego. Także co, już nie gadam, to był przedługaśny wstęp, zaczynamy. I pierwsza mgiełka, którą zrobiłam, to jest mgiełka do włosów. I jest to mgiełka, która ułatwia rozczesywanie oraz delikatnie utrwala naszą fryzurę. Dlaczego taka mgiełka? Ponieważ ja zawsze mam problem z rozczesaniem włosów. I długo szukałam produktu, który delikatnie utrwali mi te włosy. Ja nie znoszę lakierów do włosów, ponieważ wtedy włosy mam strasznie sztywne. Nie cierpię tego efektu. Lubię, jak produkt ułatwia rozczesywanie oraz delikatnie utrwala moją fryzurę po rozczesaniu, więc postanowiłam sama zrobić taką mgiełkę. No i jest fajna, powiem Wam. No i tak, i zaczniemy od tego, że moje pojemniczki, moje dozowniki, i już teraz zaznaczam, że dozowniki mam z Tigera, i wypełniam sobie to opakowanie letnią wodą. I teraz, słuchajcie, dodaję cztery jakby pompki mojego sprayu utrwalającego do włosów, chyba to był Stafta, tak mi się wydaje. Ale on niestety strasznie utrwala te włosy, on jest mega taki, no jak lakier do włosów, po prostu włosy macie sztywne, dlatego ja sobie postanowiłam go rozcieńczyć właśnie z wodą. No i do tego, słuchajcie, dodaję trzy kropelki olejku arganowego, który właśnie ułatwi nam rozczesywanie, który sprawi, że włosy będą miękkie, ale nie przytłuści nam włosów, ponieważ trzy kropelki to jest bardzo niewiele, ale włosy nam się pięknie będą błyszczeć. I wszystko razem trzeba wstrząsnąć, żeby te składniki nam się połączyły. No i mgiełkę do włosów, która ułatwi Wam rozczesywanie i tym samym ładnie nam utrwali fryzurę, mamy gotową. Druga mgiełka to mgiełka do ciała. Bardzo lubię mgiełki do ciała, odświeżające, rozświetlające, i właśnie dzisiaj zrobimy sobie te dwie, ale najpierw, słuchajcie, robimy mgiełkę rozświetlającą. Bardzo prosty przepis, słuchajcie, dwa składniki, tak jak było poprzednio, woda, letnia woda i, słuchajcie, pokruszony rozświetlacz. Może być rozświetlacz do kości policzkowych, może być jakiś pigment, na przykład z Inglota. Ja sobie dodałam pokruszony rozświetlacz, on jest taki o zabarwieniu rose gold, bardzo ładny, daje efekt. I słuchajcie, ważne jest, żeby bardzo ten rozświetlacz pokruszyć, żeby to był taki pyłek, puder. No i wsypujemy sobie do naszego dozownika, do naszej letniej wody. Tak samo musimy wstrząsnąć i ważne jest to, żeby przed każdym użyciem po prostu go porządnie wstrząsnąć, żeby te drobinki, wiecie, nam się ładnie w tej wodzie rozmieszały. No i naszą mgiełkę mamy gotową. Słuchajcie, piękny efekt daje. Postarałam się Wam teraz to pokazać na ręce, jak pięknie ta mgiełka rozświetla. Możecie sobie jakby dozować ilość tego rozświetlenia. Im po prostu więcej napryskacie sobie na rękę, tym będziecie mieć większy pigment, a im mniej. No ja lubię takie, słuchajcie, takie subtelne rozświetlenie. Pięknie tu sobie możecie rozświetlić, nie wiem, kości, te obojczyki. Przepięknie to wygląda i polecam Wam tą mgiełkę. Trzecia mgiełka to mgiełka również banalna w wykonaniu. To będzie mgiełka rozświetlająca. I słuchajcie, ja lubię takie mgiełki, które dają delikatny zapach na ciele. I możecie się po prostu popryskać wszędzie tą mgiełką, bo nie będzie jakaś, wiecie, taka jak perfuma ostra, po prostu tu gdzieś po całym ciele możecie się spryskać i będzie ekstra. No i tak samo do letniej wody przepikujemy sobie po prostu naszą ulubioną perfumę. Ja wybrałam perfumę Calvina Kleina, bardzo ją lubię
i macie na ciele delikatny zapach takiej waszej ulubionej perfumy i to jest super, bardzo lubię tą mgiełkę i noszę ją po prostu wszędzie w torebce, bo jest malutka i no, jakbym miała po prostu taskać butla mojej perfumy, to nie nosiłabym jej raczej. Mam nadzieję, że te trzy pomysły na mgiełki wam się podobały, mam nadzieję, że skorzystacie z nich. Napiszcie na dole w komentarzach, którą mgiełkę zrobicie, a może wszystkie trzy, także zachęcam was do robienia, do eksperymentowania ze swoimi składnikami, ze swoimi perfumami, rozświetlaczami. Opłaci się wam to, zobaczycie. Dajcie mi kciuka do góry, jeśli ten film wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z wszystkimi filmami, z całą serią, trzy pomysły na... Także zachęcam. To co, żegnam się z wami, buziaki, do następnych filmów, pa pa!